Potoszyn utrzymuje szerokie kontakty z partnerami z zagranicy. Długoletnie kontakty z gminą Brumen w Holandii, Mniejsza Gołom na Litwie, z Bukak, Turcja, z francuskim miastem Fontanay La Comte oraz niemieckim miastem Dierdorf. Następuje wzajemna wymiana doświadczeń w różnych dziedzinach życia naszych mieszkańców. Pogłębia się proces braterstwa i przyjaźni. Dla upamiętnienia ponad 30-letniej współpracy z niemieckim miastem Dierdorf w obecności delegacji z tego miasta nastąpiła uroczystość nadania imienia rondu w pobliżu jeziora Odrzydowskiego w Kotoszynie. Odtąd rondo to nosi nazwę niemieckiego miasta Dierdorf. W dniu 12 maja drugie rondo w Kotoszynie otrzymało nazwę zaprzyjaźnionego holenderskiego miasta Brumen. Minut opóźnienia, ale czasami konflikt techniczny daje znać o sobie. Szanowni Państwo, realizując program przebudowy dróg, ścieżek rowerowych i innych ciągów komunikacyjnych w mieście i Kotoszynie, budujemy, jak Państwo zauważyliście, systematycznie ronda, które są najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o skrzyżowania dróg. Szanowni Państwo, wielokrotnie mieszkańcy, władze samorządowe, Rada Gminy Krotoszyn dziękowała na poszczególnych etapach współpracy mieszkańcom gminy Brumen za to, że przyczynili się bądź to do pomocy, bądź to do rozwoju naszej gminy. I za to kilka osób zostało uhonorowanych zaszczytnym tytułem honorowy obywatel miasta Kotoszyna oraz zasłużony dla miasta Kotoszyna. Imię partnerskiego miasta Brumen za to wszystko, co doświadczyliśmy podczas 22-letniej współpracy. Drodzy przyjaciele, liebe Freunde aus Kotoszyn. Es ist wirklich zu viel Ehre, diese Runde nach Brumen zu nennen. To rzeczywiście dla nas bardzo wielki, a za duży zaszczyt, że nazwali Państwo to rondo imieniem miasta Brumen. Wir haben eine sehr schöne Freundschaft und es ist gut, wieder hier zu sein mit Freunden und wir sind sehr stolz und geehrt.
nur ein schönes Geschenk eigentlich für alle Leute in Podolsche, dass die dass sicher die Fahrer im Auto eine schöne Stadt suchen. Vielleicht darf ich eine Eröffnung erledigt dies eine Ehrenrunde auf diesem Fahrradmasse, die Herr Joksch hinter mir besitzt. Być może będzie mi wolno po otwarciu tego ronda dokonać honorowej rundy objazdu tego ronda na rowerze. Ja? A dwa rowery, mamy jeszcze jeden rower? A co on jest? Słuchajcie, łapać kogoś na rowerze. Tam jakaś pani jest na rowerze. Jeszcze jest jeden rower? Tam jest jakaś pani na rowerze. Na skróty! Pogratulować panu burmistrzowi z Brunem, burmistrzowi Jarubiaczowi z Kotyczyna, Radzie Miejskiej za ten pomysł, który jest bardzo mocnym akcentem tej 22-letniej współpracy. Współpracy nie dla nas, samorządowców, współpracy dla młodzieży, dla szkół, dla grup zawodowych, organizacji pozarządowych i cieszę się, że te otwarte granice żyją. Chcę również pogratulować tej działalności Towarzystwu Polsko-Holenderskiemu i życzyć dalszej owocnej współpracy. Dziękuję bardzo. Thank you.